Przed południem bieg wokół jeziora i morsowanie w Osiecznej, a po południu festyn w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie. Tak w niedzielę zbierano pieniądze na leczenie i rehabilitację dla walczącego z nowotworem Mateusza Matuszaka. Chłopak niedawno skończył 18 lat i jeszcze przed oficjalnym wejściem w dorosłość zaczął toczyć nierówną walkę z podstępną chorobą. Diagnoza to mięsak Ewinga, bardzo podstępny i bardzo agresywny nowotwór. Lekarze, rodzice i przyjaciele robią wszystko, by Mateusz mógł odzyskać zdrowie i żyć. Podczas festynu w Rolniku naprawdę wiele się działo. Każdy, kto tam się pojawił, znalazł coś dla siebie. Atrakcje czekały już przed wejściem do budynku. By wesprzeć Mateusza, przyjechali strażacy, policjanci, pogotowie i ratownicy WOPR. Był lasermaniak i koniki, na których mogli pojeździć najmłodsi. Podczas charytatywnego kiermaszu można było kupić m.in. książki, gry, puzzle, zabawki i pyszne domowe ciasta. Nie brakowało gier i zabaw, w których zmierzyć mógł się każdy niezależnie od wieku. Były brokatowe tatuaże, malowanie twarzy oraz różne zabawy i warsztaty kreatywne. Na tych, którzy chcieli nie tylko pomóc, ale przy okazji także się zmęczyć, czekały rowerki spinningowe i trampoliny. Kto chciał zdobyć trochę wiedzy, mógł pod okiem specjalistów poćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy. Akcję wsparli także m.in. bokserzy, którzy pojawili się na festynie. Można było z nimi porozmawiać, zrobić zdjęcie i obejrzeć zdobyte trofea. Imprezę uświetnił występ leszczyńskich mażoretek. Puszki, do których zbierano datki na leczenie Mateusza, zapełniały się błyskawicznie. Podczas wszystkich niedzielnych akcji udało się w sumie zebrać ponad 23 tysiące złotych. 12 816 zł i 5 groszy podczas festynu w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie i 10 218 zł i 23 grosze na plaży w Osiecznej. Cały czas prowadzona jest zbiórka na portalu Się Pomaga, gdzie ciągle można wpłacać pieniądze. Liczy się każdy grosz i każda złotówka. W tej chwili na zbiórce jest już ponad 120 tysięcy złotych. To dużo i mało jednocześnie. Stan Mateusza jest bardzo poważny i leczenie będzie długotrwałe i kosztowne.